Cześć, siemanko Marianki, ja jestem Sumaciek, a to jest kolejny, nie wiem czy ostatni odcinek Somy, ale no cóż, no zobaczymy, bo jesteśmy dosyć daleko i na pewno się zbliżamy do końca. I woke up in my bed today. It just happens to have happened 100 years ago. Sounds like a riddle. It does. I woke up in my bed today, 100 years ago. Who am I? Who am I? Dobra. Troszeczkę tą wagajną przerwałem dialog. Oho. Akurat nie domyśliłem się, że to działać nie będzie. Czyli teraz po prostu musimy znaleźć... Teraz po prostu musimy znaleźć Arkę, prawda? Not only is this the future, it's in the middle of a sea. I know nothing of this time or what the world looks like. Not much to brag about now. Before the comet, I guess it was okay. Yeah. Better not oversell it. Might change my mind about the Ark. O-o, ciemno się zrobiło. Czyżby znowu nas coś zaczęło atakować, czy co? O, jeszcze tu są drzwi. Co my tu mamy? O, ale jednak. O-o. Ah, what the f... Zaraz. O nie, zaraz. Ale dlaczego? Ale jak to? Halo? Who the fuck is this? Czy to jest Catherine? Dobra, coś tu musimy podłączyć. Czy to jest Catherine? Are you suggesting we keep it down here? A nie, Lindwall jakoś. Doesn't that defeat the whole purpose? Eternity among the stars, remember? The people inside the Ark won't know the difference. We can just keep it down here, and we don't have to risk the Ark being shot through 5,000 meters of broken barrel, and then push through another 100,000 meters of a dust-filled atmosphere. Will the casing stand all that pressure? Well, the odds aren't great. Catherine, say something! I don't care what you think. I'm launching it. No need to be like that. Let's just hang on to it for a while and think about it. We can launch it later. No, that wasn't the deal. We made it to save them. Catherine. To launch it. Out there, it's hope. Down here, it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us. Come on, Catherine. It's not asking much. Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell. No, we launch it today. This is my project, my Ark. It's bigger than that. Don't you get it? It's not for you to decide. We're talking about the fate of mankind. Get away from the Ark. I'm taking it. No, you're not. I'm not gonna let you ruin this. Stop it. Guys, calm down. Get away from me. No. It was an accident. Catherine, talk to me. Catherine. Czyli to jest... Catherine. Did you say something? It's you. You had an accident. What are you? Oh. You mean Catherine? Don't worry, it's better this way. It's better this way. I think I found the assembly space. What do you see? It's like a huge open shell. A bullet, ready to be loaded. That's great. All prepared for the Ark. Right. I'll go pick it up. No dobra, ale gdzie jest Arka? Bo to na pewno nie jest Arka, to jest za duże. You got into a fight with your colleagues. They didn't want to risk launching the Ark. Thought it might not make it through the atmosphere. They killed me? I'm sure it was an accident. They were just trying to stop you from launching. Dobra, Czekaj. O! Chyba tutaj tu musimy wsadzić. A jednak! No, otwieraj się. Mogę to wziąć? Nie mogę. Dziwne. No dobra, otwarte, więc teraz bym to chciał... A jednak! O, mamy Arkę, okej. Coś mi się wydaje, że to jest ostatni odcinek. Real friends? There was some. Jesse, Sean, Kevin. I always wanted a friend. Like a real one. Someone you'd never hold back with. I'll be your friend.
Oh, pity friendship. Now I feel even worse. Dobra, arka załadowana. Teraz tutaj moc dajemy. We'll make it through the atmosphere and into space. It almost doesn't matter anymore. We just need to try. If we burn, we burn. If we're lucky, we just gave humanity a new chance, a whole new era. With the Ark on Earth, maybe we have a few decades of power to keep it running. In space, we have thousands of years. Still, one hell of a gamble, though. This was never about certainty. It's about hope. Dobra, czyli wciskamy, tak? Myślę, że będzie jakiś wybór teraz, ale okej. Dobra, instaluje się. Wielkie dildo. O, ja pierdzielę. No i okej. Wielkie dildo weszło do dziury i co teraz? Mamy za tym pójść, czy co? Raczej nie. No i arka wysłana. I co teraz? Mam nadzieję, że nie zepsułem. Domyślam się, że teraz powinniśmy pójść na górę. I nie wiem co. Dobra. Tu się drzwi otworzyły. A nie, dobra, wiem. Now we just need to get the shell into the gun and then kaboom. Aren't you forgetting something? How are you gonna get us on board the Ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't you worry. You don't operate something like the Omega space gun with your bare hands. You mean it's a pilot seat? Like back at Omicron? Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while operating the gun. Two birds and all that. Now, take the Omnitool and plug it in next to the seat and I'll guide you through the final steps. Skoro tak mówisz. Ale ja dalej nie ufam. Oho, coś tu mamy. Czekajcie. Mapa. Ej, chcę z tego wyjść. Co jest? Ej, chcę z tego wyjść, no, co jest? Serio? Naprawdę? Oh my fucking god. O Jezus Maria. Chyba twórcy zapomnieli tutaj wstawić przycisku back. No nie ma tu żadnych przycisków, nie ma. O Jezus, no. No szkoda, szkoda, wielka szkoda. Dobra, czyli tutaj musimy swipe Omnitool zrobić. Access granted, drzwi się zamknął. Woda się wleje pewnie. Już leci woda. Domyślam się, że to jest jednak ostatni odcinek, chociaż jeszcze coś tam troszkę podejrzewam, że może i nie, ale nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy, ludzie, zobaczymy. I co? Aha, dobra, zaraz będzie się ten... Opening door. Oho, zapisujemy. W sensie zapisało się. Czyli jak zginiemy, odrodzimy się tutaj. Hehe. Wow. Holy shit. Domyślam się, że 90% graczy, którzy tutaj weszli w te drzwi, spojrzeli najpierw w górę. Nie wiem, jakoś tak za... Wow, patrzcie na tę broń. Znaczy broń, no. Armatę raczej, nie wiem. No dobra, tam tu jest ta armata i prawdopodobnie tutaj ta przyjdzie ta... Ten to dildo. Aha, tu nie, myślałem, że tam można iść. Ha, ciekawe. No dobra, no to lecimy tutaj. Nie ma chyba innej opcji. A nie, tu coś jest, tam coś jest. Dobra, myślałem, że tutaj trzeba będzie wejść, ale jednak tutaj mamy jakiś punkt kontrolny, w sensie... Do not operate machinery without safeguards. Dobra. Pierdziele safeguarda. Guess you won't have to. Not after this is over. Right. Have a seat. No to siadamy. Comfortable? As good as it's gonna get. Okay, I'll activate the seat.
You should be able to use the machines to load the bullet you assembled. No i dobra, co my tutaj takiego ciekawego będziemy robić? No, no, I never tried this one. But pilot seats are notoriously easy to use, so it shouldn't be a problem. O, coś się zrąbało. Orzesz kurt. What the f... What the hell? Co ja mam zrobić ogólnie? Dobra, mamy jakiegoś... Czekajcie. Payload position. Aha, to musimy wziąć. Dobra, już rozumiem. Czyli to musimy wziąć. Dobra, bierzemy to dildo. I teraz pakujemy tu. Ale musimy czekaj, bo musimy się chyba jakoś odwrócić, tak? Czy jak? A, samo się odwraca, okej. Łatwe to. Myślałem, że będzie gorsze. W sensie trudniejsze. I to wszystko, tak? Okej. I co teraz? Okay, ready when you are. Just hit the button and we're off. But we need to transfer our minds to the Ark. We also need to make sure it launches at all, so I tied them to a single switch. Just push the button and we're off. Dobra. A mogę wstać? Mam wybór? Nie mogę. No, no okej. Okay. Czekaj. Bo to są jakieś inne przyciski, ale nie mogę tam sięgnąć, więc... What are you waiting for? Just embracing myself. Okej. Okay. Here we go. No turning back. No dobra, może źle ją oceniłem, może jednak cały czas była dobra, a ja po prostu miałem jakieś dziwne schizy, że ona jest jakaś dziwna. 20 sekund, dobra. Wow, patrzcie. Troszeczkę. Nas chyba nie zdąży skopiować. What the fuck? Dobra, 10 sekund. 10 sekund. Nie zdąży nas skopiować. Chyba się porąbało. Nie skopiuje nas. Ja pierdzielę. Chyba cię porąbało. Dawaj, szybko. Wow, na szczęście. Fuck yeah. Okej. Simon Dunn, Catherine Dunn. No i okej, wysłano. What the... Whoa, co jest? What the hell happened? What went wrong? Nothing. They're out there. Ah, no tak. We're here. Przecież. No. We were getting on the Ark, I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the Ark, you just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon at Omicron, just like the man who died in Toronto 100 years ago. No, this is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks, but our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survived, that something lives on. No. Fuck this! Fuck you! Fuck you, Catherine, you lied! And I believed in you, I trusted you! You said we're getting on the fucking Ark! We are on the Ark, you idiot! I didn't lie! I can't be responsible for your goddamn ignorance! Uh-oh. Shit. A może to do tego, że ja nie rozpierdzieliłem tego serca? Oh fuck. Oh shit. Ja pierdzielę. O kurde. Coś mi się wydaje, że ja miałem jakieś negatywne zakończenie. Okej. Nie bez powodu mówią na mnie zły Maciek. Ale no troszeczkę. No dobra, wiecie co? Powiem tak, gra super.
Gra zajebista. Czekajcie. Może coś jeszcze będzie. Gra jest naprawdę A jednak! Nie chciałem, żeby... What the... Chyba cię porąbało. To jeszcze nie jest koniec, znaczy, no dobra, to jest koniec gry, ale... Jeszcze mamy tutaj taki... co się tu dzieje? Patrzcie, rośliny jakieś. Światło. What? To nie jest światło z lampy, to jest światło słoneczne. I patrzcie tutaj te rośliny, te ptaki słyszę. Holy shit! Zaraz, czym jesteśmy? Ożeż kurde. Ożeż ja pierdzielę. W końcu świeże, piękne powietrze czyste. Ja pierdzielę. Serio? Chociaż z drugiej strony to może być sztuczny świat, Matrix. Ale jednak, no patrzcie na to. Zwierząt co prawda nie widzę, ale... Ale what the fuck? Dobra, mamy tu jakąś drogę. Domyślam się, że na końcu spotkamy Caitlin czy coś. Oho, coś tu mamy, czekajcie. Welcome. If you're reading this, you successfully entered the Ark. This survey is designed to give the developers a better understanding of your... survey, dobra, survey. Oh yes. Czuję się normalnie. Saving. Mental condition, saving. Your sense. No dobra. To chyba nie ma znaczenia. Bo wcześniej była taka sama ankieta, więc raczej tu nie będzie nic z tym. Dobra. Więc lecimy, ale... Kurde. Ale nie, fajna nawet grafika. Nie mam wymaksowanej, co prawda. Ale świetna jest grafika. Słychać... O, coś tam jest. Patrzcie, jakieś miasto? Tam jakieś miasto jest. W ogóle dziwne, że my się obudziliśmy w jakimś, kurde... Na krześle. Chyba prawdopodobnie nawet w tym samym ubraniu, co byliśmy 100 lat temu. Po drugie... Krzesło i... Jaskinia. Nie wiem. No dobra, to jest Arka. Znaczy, ja już się kurde pogubiłem. To jest... Nie wiem, czy to jest Matrix. Ja nie wiem, czy to jest Matrix, czy to jest kurde... Prawdziwy świat, ale raczej... Inna planeta to być nie będzie na pewno. Fatos 2. Everything's all right now. Okej, Fatos 2. Wow, patrzcie na tę ziemię. No tak, ziemia jest rozpierdzielona przez to, że zostawiłem serce. Ale... No... Ziemia praktycznie już nie istniała. Znaczy, nie wiem co było na wierzchu, w sensie nie wiem co było na... Nad wodą. Ale, no, my byliśmy ostatnimi ludźmi. Ludźmi. Więc tutaj poleciał nasz nowy świat. Nasz Matrix, napędzany czymś. I poleciliśmy w świat. Nie wiem, jak to się ogólnie będzie tutaj toczyć dalej. Nie wiem, prawdopodobnie, czy będzie druga część. Raczej nie będzie, chyba że będziemy sterować jakąś inną osobą, która w tym samym czasie, tak samo jak to było w Outlast, że Outlast było, że pierwsza część sterujemy tym gościem, a druga część, a raczej dodatek, tak jakby, sterujemy innym gościem, ale w tym samym czasie. Ale wiecie co, muszę wam powiedzieć, że ta jest gra zajebista. Strasznie mi się podobała.
Co prawda sam na pewno też sobie będę przechodził tak powolutku, czytał wszystkie dokumenty i tak dalej, żeby w pełni zrozumieć fabułę. Znaczy wiem tak pokrótce, prawda, ale wiadomo, że jak się robi let's playa, to nie robi się miliard odcinków. The end. Dostałem achievementa The End, czyli jednak mamy koniec. No i mamy koniec, a to jest twarz Catherine. No dobra, to by było tyle. No, sami ocenicie tę grę. Sami ocenicie tę grę po moim let's playu, po let's playu i wszystkich innych ludzi. Gra podobała mi się. Nie mogę już dać continue, więc nie ma żadnych, nie będzie żadnych wyjaśnień dalszych, czy ciąg dalszy, czy open world, survival. Więc no cóż, tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczekujcie kolejnych serii na moim kanale. Na pewno się pojawią, prędzej czy później. Będą horrorki, będą oczywiście recenzje owych gier i tyle. Dajcie łapkę w górę, skomentujcie, jak ta gra wam się podobała. Ja wiem, że ja grałem bardzo chaotycznie, nie czytałem dużo dokumentów i tak dalej, ale nie było na to czasu. Ja sobie zagram sam, to wtedy będę wszystko sobie czytał i tak dalej. Więc tyle. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Na razie.